Aż 10 komitetów wystawiło w okręgu numer 24 kandydatów do Sejmu. W 9 z nich są przedstawiciele Suwalszczyzny. Do 14 poselskich mandatów przynależnych okręgowi pretenduje aż 32 kandydatów z naszego subregionu. Z listy numer 1 do Sejmu wybierają się Grzegorz Gorlo i Michalina Cimochowska z Suwałk oraz Konrad Kamiński z Filipowa. Lista numer 2 zawiera trójkę chętnych. Są to Tadeusz Hołko z Płociczna, Adam Ołowniuk z Suwałk i z Augustowa Bogdan Dyjuk. Na liście numer 3 trójka subregionalnych kandydatów. Izabela Piasecka z Augustowa oraz dwójka Suwałczan, Kazimierz Walijewski i Magda Dorochowicz. Czterech kandydatów z Suwalszczyzny znajdujemy na liście numer 4. Są to Jarosław Zieliński z Suwałk, Michał Wiśniewski z Augustowa, Paweł Wnukowski z Lipska i Suwałczanka Barbara Klimiuk. Z listy numer 5 zaledwie dwie osoby z Augustowa. Adrian Stankiewicz i z Krzywego Robert Szczęsny. Równie niewielu jest mieszkańców Suwalszczyzny na liście numer 6. Są to Jacek Niedźwiecki z Suwałk i Joanna Lisek z Augustowa. Z siódemki do Sejmu wybierają się augustowianka Beata Koszewska i suwałczanin Janusz Butkiewicz. Najliczniejsze listy. Ósemka zawiera aż 6 nazwisk kandydatów z naszego subregionu. Są to w większości mieszkańcy Suwałk. Jacek Racis, Jacek Majewski, Rafał Milewski, Marek Skowronek i Marcin Wasilewski. Spod suwalskiej Małej Huty startuje na wiejską Sylwester Czartoliński. I ostatnia, jeszcze dłuższa lista, choć również z przewagą mieszkańców Suwałk, to dziewiątka. Mirosława Zackiewicz z Szurpił, Robert Wiaktor z Puńska, Dariusz Dawidowski, Regina Ciborowska i Joanna Żurkowska to Suwałczanie. Augustów ma tu także przedstawicielkę, Marię Jurkiewicz. Ostatni kandydat to Marcin Winniczuk z Suwałk. Ogółem z okręgu numer 24 posłami chciałoby zostać 241 osób, co daje ponad 17 chętnych na jeden mandat.